when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. Dziś część druga, można by to tak nazwać, lub kontynuacja, albo aktualizacja materiału, który pojawił się u mnie na kanale 21 lutego tego też roku, gdzie przedstawiłem Wam różne powody, dlaczego i kiedy bańka kryptowalutowa może się zakończyć. Oczywiście, kiedy wstawiam to teraz, czyli w październiku, na początku października, wiele osób może powiedzieć, że bańka kryptowalutowa, Kamil, już się skończyła. Nie wiem, czego ty tutaj szukasz i czemu próbujesz nam mydlić oczy tym, że to już się nie skończyło. Natomiast według mnie, jak wiecie, ta bańka potrwać jeszcze trochę, będzie mogła. Jak długo? No to postaram się dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć, aczkolwiek będzie to na pewno pewne wyróżnienie z fusów. No i chciałbym zrobić w szczególności aktualizację powodów, dlaczego ta bańka mogłaby się skończyć. Dałem wam chyba 5 powodów. 6-7 miesięcy temu, 8 miesięcy temu już prawie nawet. No i dzisiaj chciałbym zrobić sprawdzenie tego, co mówiłem te niecałe 8 miesięcy temu. Czy coś z tych rzeczy już miało miejsce, że tak powiem, na rynku i nadal tutaj jesteśmy w trendzie wzrostowym. No i jakie nowe zagrożenia widzę w tym momencie dla rynku kryptowalut. Myślę, że taki materiał będzie dla Was, oglądających to i dla osób świeżych i dla osób, które już trochę na rynku siedzą, takim odpowiedzeniem sobie na pytanie, czy ten gościu z internetu, którego oglądam, czy on czasem nie ma podobnych przemyśleń co ja? Czy on też czasem nie widzi takich problemów, które ja zauważam na co dzień, bo wy też siedzicie tutaj wiele godzin przy tym rynku i też macie bardzo ciekawe spostrzeżenia. No i myślę, że tutaj będzie fajna konfrontacja pomiędzy tym, co ja powiem, a co wy później napiszecie w komentarzu, bo jestem tutaj mega ciekawy, co wy macie w tym temacie do powiedzenia, jakie są wasze przewidywania, co wy myślicie o tym aktualnym rynku, no i co może tak naprawdę tym razem zakończyć tą hossę. Także zachęcam was do dużej aktywności, zostawiania subskrypcji na tym kanale, łapki w górę po zobaczeniu tego materiału, no i przejdźmy do innej sceny. Tutaj jest film, o którym ja powiedziałem wam, dlaczego i kiedy pęknie bańka krypto, ile będzie kosztować Bitcoin, Ethereum właśnie na końcu bańki. Materiał z 21 lutego, także polecam go sobie zobaczyć. Tutaj, jeżeli nie zapomnę, wrzucę go u góry w karcie, żebyście mogli po prostu w łatwy sposób do niego przejść, zobaczyć, no i skonfrontować to, czy nie kłamię was teraz, mówiąc o tych rzeczach, o których niby mówiłem w tamtym materiale. Słowo się rzekło, materiał został wrzucony na YouTube'a, no także nie mamy się z tamtych swoich przemyśleń wycofać. Trzeba zacząć od tego, że tamten materiał zacząłem od tego, jak pękła bańka w 2017 roku. Skąd się wzięło to pęknięcie? Jakimi czynnikami to było spowodowane? Kto wtedy był na rynku? Kto inwestował w kryptowaluty? Kto był przeciwny rynkowi krypto? Mówię tutaj o dużych instytucjach, które teraz są za pan brat z Bitcoinem i inwestują kupę milionów, a nawet miliardów dolarów w ten rynek. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy tamtych przemyśleń, tego co się działo 4 lata temu, zachęcam do pierwszej części połowy tego filmu, gdzie chyba tam do 10 minuty tłumaczyłem właśnie rok 2017 i dlaczego tak, a nie inaczej zakończyła się tamta hossa. Oczywiście to wszystko musimy śledzić post factum, bo 17 grudnia roku 2017 nikt z nas nie wiedział, że to już jest koniec. Mógł wtedy być szczyt, korekta, no i znowu mogliśmy lecieć do góry, tak jak jest to pokazane właśnie na tym wykresie, czyli nowy paradygmat, później jest korekta, wzrost, tutaj często jest napisane return to normal, czyli powrót do normalności, no i że po korekcie idziemy dalej na nowe ATH. Jak widać, tym razem zakończyło się to tak, że był strzał do góry, korekta bardzo duża, kilkudziesięcioprocentowa, jakieś odbicie zdechłego kota, albo powrót do normalności, jak to woli to nazywać. No i niestety, ale przeszliśmy w etap bessy, która trwała ponad rok czasu na kryptowalutach. Na ten moment wielu z was również mówi, że właśnie w taki moment weszliśmy, czyli były wzrosty, potężna korekta, tutaj konsolidacja, czego nie było za bardzo 4 lata temu, to trzeba powiedzieć. Teraz powrót do normalności, spadek, no i tutaj takimi schodkami będziemy szli w dół, aż znajdziemy gdzieś jakiś dołek, ubijemy dołek, jak te 4 lata temu, na kwocie 3000 dolarów. No i teraz znowu ten dołek znajdziemy gdzieś przy 10, może 15 tysiącach dolarów. Wtedy już wszyscy się pozbędą kryptowalut, każdy już będzie je hejtował, opluwał. No i dla nas to będzie idealny moment, żeby zapakować się ponownie w rynek krypto. Natomiast moim zdaniem to nie jest ta sama sceneria właśnie co 4 lata temu.
To nie jest ten liter tu normal, tylko to jest po prostu większa korekta. Tu była faza dystrybucji, znaczy akumulacji, przepraszam bardzo, i lecimy na nowe ATH. Jak wysokie ono będzie, chciałbym powiedzieć jednak na końcu tego materiału. Także przeanalizujmy sobie te powody, o których mówiłem 6 miesięcy temu. Pierwszym z nich był upadek Tethera. Coś, o czym trąbi się już od wielu, wielu lat, odkąd Tether tak naprawdę powstał. Mówi się o tym, że z racji tego, że jego kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 70 miliardów dolarów, za które kupowane są inne kryptowaluty. No i co z tym idzie? Tether nie ma pełnego pokrycia w dolarach. To nie jest tak, że jakieś 70 miliardów dolarów w Tetherze wydrukowanych, no to 70 miliardów dolarów jest gdzieś w banku fizycznie przetrzymywane i później w każdym momencie można 100% tej kwoty zamienić na dolary, na gotówkę i no, ta kwota może po prostu być w łatwy sposób zamieniona. Kolejnymi latami dowiadujemy się, że Tether ma coraz mniejsze pokrycie w gotówce, coraz większe pokrycie ma w różnego rodzaju akcjach, obligacjach, w Bitcoinie na przykład również ma pokrycie. Na ostatnie statystyki i raporty mówią o tym, że on ma w gotówce pokrycie w wielkości 3 czy 4%, a reszta to są różne dobra inne, tak jak powiedziałem, nieruchomości, może nawet jakieś obligacje i akcje. Nie jest to na pewno 100% pokrycie gotówce, czy nawet 50%, czy nawet 30%, tylko tak jak wam powiedziałem, chyba 3 albo 4%. No i tutaj była ostatnio sytuacja z Evergrande, z tym największym deweloperem chińskim, który no niestety popłynął grubo na kasie. Ponad 1 000 000 mieszkań niedokończonych, ludzie potracili pieniądze, osoby, które zainwestowały w tą firmę, mówię tutaj o ludziach, którzy po prostu chcieli kupić mieszkanie od tej firmy, tak? Czyli jest deweloper, on buduje mieszkania, my tam dajemy jakąś zaliczkę, no i chcemy po prostu to mieszkanie za rok, za dwa lata po prostu uzyskać dla siebie i tam zamieszkać. No, ludzie potracili w ten sposób bardzo dużo pieniędzy. Oprócz tego osoby, które inwestowały w akcje tej firmy, też są 90% na minus. No i bardzo dużo mówiło się o tym, że Tether właśnie zainwestował w Evergrande i że posiada jakieś akcje tej spółki. Okazało się, że nie. Że na szczęście nie posiadali żadnych akcji tej spółki. Przynajmniej taka jest oficjalna informacja. Jak jest, to oczywiście nigdy się tego do końca nie dowiemy. No ale mówili, że nie mają żadnych tutaj akcji Evergrande i nie musimy się o to bać, że nagle ileś z tych miliardów wyparowało wraz z tym, jak akcje tej spółki Evergrande upadły. Także tutaj Tether nadal się trzyma. Oczywiście cały czas jest pewne zagrożenie niewypłacalnością tej kryptowaluty, ale to tak samo jest jak z rezerwą cząstkową w bankach tradycyjnych. No musiałoby się zebrać naprawdę sporo osób i chcieć już teraz wypłacić ogromną, liczoną w bilionach dolarów, czy tam złotówek, czy euro kwotę, żeby rezerwa cząstkowa w bankach się posypała. A już niektóre kraje w ogóle odchodzą do rezerwy cząstkowej, już nawet te 3% nie chcą trzymać w cashu, nie muszą mieć tego zabezpieczenia, już w ogóle olewają ten temat, co jest kpiną i niedorzecznością, no ale zostawmy już to. Jeżeli chodzi o Tethera, to jest jeszcze druga sprawa, o której też się od dłuższego czasu mówi, to, że inny stablecoin, inna firma, raczej chodzi tutaj typowo o firmę, produkującą inne stablecoiny, czy to Circle produkujący USDC, czy to jakieś inne firmy produkujące, nie wiem, Paxa, BUSD, jakakolwiek inna firma, która jest po prostu konkurencją dla Tethera, będzie chciała znaleźć papiery, potwierdzenie tych słów, że Tether jest całkowicie niewypłacalny, że nawet jakby się skeszowali ze wszystkiego, co posiadają, to maksymalnie będą mogli wypłacić, nie wiem, 30%, 40% tego kapitału z tej kwoty 70 miliardów dolarów. No i że Tether to jest po prostu golem na glinianych nogach. Firma jest fejkiem. No i niestety tak zniszczyć jego reputację tutaj na rynku, że Tether, jego cena, ten peg z dolarem, który powinien wynosić 1 do 1, spadnie i na przykład za jednego Tethera będziemy mogli otrzymać maksymalnie 20 centów, 30 centów, gdzie cały rynek przez to się na pewno mocno posypie. Ludzie będą chcieli bardzo szybko z Tethera wychodzić do jakichś innych kryptowalut, no i Armagedon tutaj na rynku może powstać. Cały czas się słyszy o takich sytuacjach, że ktoś tam będzie próbował zdetronizować Tethera. Jak na razie cały czas jest on na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o stablecoin, chociaż inne deptają mu bardzo mocno po piętach. Ale zostawmy Tethera. Druga kwestia, o której się dość sporo mówiło, chyba nie przygotowałem sobie tutaj żadnego screena, żeby wam to pokazać,
No ale mówiłem o upadku Binance'a, mówiłem o upadku dużej giełdy, miałem na myśli Binance'a, największa giełda kryptowalutowa na świecie, no i były duże spekulacje wtedy, czy Binance nie upadnie, problemy regulacyjne jakiś czas po moim filmie się zaczęły, różne instytucje rządowe zaczęły im się dobierać, brzydko mówiąc, do tyłka, wymagając od nich KYC, Binance to wszystko powprowadzał, jest KYC, są zmniejszone limity wypłat dla osób, które KYC nie posiadają, nowi użytkownicy muszą robić KYC, jeżeli chcą korzystać z Binance'a. Poza tym zatrudnili dużo specjalistów od bezpieczeństwa, od kwestii prawnych, pousuwali się z niektórych krajów, oczyścili swoją sytuację prawną, a dodatkowo jeszcze będą mieli tutaj stałą siedzibę w Singapurze, z tego co pamiętam, co sam czytałem na jednym z poranków krypto, także jak ktoś będzie miał jakieś problemy z Binance'em, to w końcu będzie miał gdzie zapukać do właścicieli, bo na razie to jest trochę taka firma widmo, chociaż jest największą giełdą krypto na świecie. Także jeżeli chodzi o upadek akurat konkretnie Binance'a, sam wyszedłem w pewnym momencie z Binance'a, bałem się tego wszystkiego, co się z tą giełdą dzieje, natomiast po tym, jak oni dokonali tych wszystkich regulacji, zabezpieczyli się, bo jest to naprawdę mega dobrze prosperujący biznes, więc szkoda zamykać czy zabijać kurę znoszącą złote jajka, no to Binance po prostu dla mnie jest w tym momencie bezpieczny jak najbardziej i raczej nie bałbym się, chociaż wszystko się może wydarzyć, zamknięcia się tej giełdy. Kolejna sprawa, która też jest związana z giełdami i to się wydarzyło, nie na taką skalę jak 4 lata temu, ale to się wydarzyło. Mówiłem Wam o zapchaniu się giełd, o tak obciążonych serwerach giełdy, czy to Binance'a, Huobi, OKX, no każdej innej giełdy, że ludzie będą mieli problem z zalogowaniem się tam, ze sprzedażą swoich kryptowalut i tu na szczytach, przy tych największych ruchach, czy to spadkowych, czy wzrostowych, do takich sytuacji nam dochodziło. Ludzi, którzy się rejestrowali na giełdy, tysiące dziennie, tysiące nowej krwi dziennie wchodziło na giełdy krypto, rejestrowali się, wpłacali tam pieniądze, no i niestety często uzyskiwali stronę internetową z napisem błąd 500, 400, 404, nie dało się zalogować, nie dało się sprzedać kryptowalut, serwery były przeciążone. No i było tak, jak się spodziewałem, że przy dużym nagromadzeniu nowych użytkowników i przy dużych ruchach na giełdzie takie sytuacje będą miały miejsce i miały faktycznie, natomiast nie miało to aż takiego, nie wywołało to też takiego popłochu wśród społeczności, który miałby spowodować jakieś drastyczne odsunięcie się od rynku, tak? Raczej te nowe osoby cały czas chciały i próbowały się rejestrować na coraz to nowych giełdach, żeby te kryptowaluty kupić, sprzedać, wymienić. Także fakt, to miało miejsce, natomiast nie spowodowało to jakiegoś upadku rynku. To nie przez to mieliśmy to pęknięcie akurat na tych cenach. Trzecia sprawa, wprowadzenie CBDC i blokada tradycyjnych kryptowalut. Chodzi mi tutaj o regulacje. No i jak słyszeliśmy niedawno, Chiny zbanowały po raz 17 Bitcoina. Faktycznie wywalili całkowicie kryptowaluty, no już prawie tak do końca. Już górników się pozbyli, już giełd się pozbyli, teraz duże giełdy chińskie wyprowadzają się z Chin. Już wszystko co mogą praktycznie, żeby zbanować kryptowaluty, już to zrobili. Nie na tej stronie internetowej, ale gdzieś chyba na innej, bo tutaj to nie jest napisane. Wiemy o tym, że Chińczycy, którzy tak banują Bitcoina, mają 100 kilkadziesiąt tysięcy chyba sztuk, z tego co pamiętam. Tutaj widzimy Bułgarię, Ukrainę, Salwador i Gruzję, które mają Bitcoina w różnych ilościach. Chiny tutaj nie są widoczne, aczkolwiek widziałem na jednej stronie internetowej, że mają tego Bitcoina całkiem sporo. Także hipokryzja poziom ekspert. Największą zagwozdką tutaj oczywiście cały czas jest sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Czy to Stany Zjednoczone czasem nie zbanują Bitcoina, ale jak usłyszeliśmy od pana z Fedu Powella ostatnio, dosłownie 2-3 dni temu przed nagraniem tego materiału, zapytane o to, czy mają zamiar banować Bitcoina, kryptowaluty, powiedział, że nie. Będą się starali uregulować stablecoiny, bo według nich jest to taki no lewy temat troszkę. Natomiast jeżeli chodzi o banowanie kryptowalut, nie mają zamiaru tego robić. Więc to jest niebezpieczeństwo na ten moment, które ja widziałem również i cały czas ono było aktywne. Natomiast po tych słowach myślę, że jesteśmy tutaj bezpieczni. Fakt faktem, regulacje pewnie jeszcze jakieś wejdą. Binance to jest główny przykład tego roku dotyczący regulacji i wszystko spełnił. Wszystko, co miał zrobić, zrobił. Stany Zjednoczone nie banują Bitcoina. Chiny, nikt się nie boi tego, że oni banują kryptowaluty, bo oni banują je, tak jak mówię, po raz kolejny.
Największy strzał, taki po informacji, że Chiny banują kryptowaluty, miał miejsce 4 lata temu, wtedy właśnie Bitek spadł około 40%. Teraz to było delikatne tąpnięcie o kilka procent. Tutaj ludzie to mają w życi, jak to się na Śląsku mówi, czyli w czterech literach. Nikt się nie boi już tego chińskiego bana. Aczkolwiek rynek oczywiście na to zareagował. No też się mówi dużo o manipulacji, tak? Manipulacji tą sytuacją, bo informacja o tym, że Chiny banują Bitcoina i te giełdy muszą stamtąd uciekać, wyszła na początku września, a Bloomberg w telewizji podał tą informację w połowie września jakoś tak. Czy to była jakaś zagrywka spekulacyjna? Może i tak, ciężko powiedzieć, natomiast nie wywołała ona aż takiego popłochu na rynku jak 4 lata wcześniej. Także ja bym się tego nie bał. No i przejdźmy do tego, co teraz ja widzę na rynku. Pierwszą rzeczą, która może skończyć tą bańkę, chociaż no, daje po prostu tematy do przemyśleń. Lawinowa realizacja zysków przez instytucje. Wiemy oni po tej stronie bitcointreasuries.net, ile te instytucje mają bitcoina. No potężne ilości. MicroStrategy 114 tysięcy. Tesla 43 tysiące bita, Square 8 tysięcy bitów, tutaj ktoś 6 tysięcy, 4. Sporo tych bitcoinów jest, tak? Więc jakby te firmy zaczęły faktycznie lawinowo po markecie sprzedawać bitcoina, chociaż one tak nigdy tego nie zrobią, bo ci ludzie są myślącymi instytucjami, przeważnie oczywiście, no to faktycznie mogłoby to spowodować do gigantycznego krachu na rynku. Ludzie, którzy by się obudzili nagle i zobaczyli te spadki, również by zaczęli sprzedawać te swoje kryptowaluty, żeby jakikolwiek jeszcze zysk tutaj zabezpieczyć albo chociaż zmniejszyć swoją stratę. No i faktycznie mogłaby nastać bessa, gruba bessa, przez to jakby instytucje lawinowo zaczęły tego bitcoina sprzedawać. Natomiast cieszmy się z tego, że chociażby Michael Saylor, czyli CEO największej firmy, która posiada 114 w tym momencie tysięcy bitcoinów, powiedział, że on bitcoina traktuje bardzo długoterminowo, nie ma zamiaru go teraz sprzedawać, tylko akumuluje i tego bitcoina chce trzymać w przyszłość, tak? Więc słuchając jego słów, jestem raczej tutaj bezpieczny, że do takiej sytuacji dojść nie dojdzie. Oczywiście będą się pewnie cashować w pewnych okresach roku, później może dokupią znowu, jak będzie taniej. Ta zmiana właścicieli bitcoinów następuje i będzie następować. Doskonale wiecie, że bitcoinów jest 21 milionów, dla każdego milionera na świecie nie starczy nawet po jednym bitcoinie, dla każdego człowieka na świecie to już w ogóle tam są jakieś setne części tego bitcoina przypadają na osobę, więc patrząc z tej perspektywy, no to do tej zmiany będzie dochodziło. Natomiast nie bałbym się raczej lawinowej realizacji zysków, aczkolwiek do jakiejś w pewnym momencie dojść może, jak bitcoin osiągnie, nie wiem, 100 tysięcy dolarów na przykład, tak? Kolejna sytuacja to 4 lata temu mieliśmy ICO, tak jak Wam mówiłem w tamtym materiale. Teraz mamy potężną ilość projektów launchpadowych. Firma zajmuje się głównie tym, żeby na ich platformie zebrać pieniądze dla innego projektu, który po prostu chce się rozwijać, chce stworzyć coś nowego. No i tych launchpadów naprawdę mamy tonę. Jeszcze pół roku temu, jak nagrywałem tamten materiał, to było to, nie wiem, 4, 5, 6 takich projektów. Teraz bym to liczył pewnie w dziesiątkach, 30, 40. No i kiedy ludzie rozwodnili ten kapitał na tak dużą ilość firm i na tak dużą ilość projektów, to w pewnym momencie te firmy przestaną generować dla tych inwestorów zysk. To znaczy, no, same w sobie powiedzmy nie generują zysku, natomiast jeżeli ja przez ileś miesięcy inwestowałem we wszystkie projekty z różnych launchpadów, bo wiedziałem, że na nich zarobię kilkunastokrotnie, a nagle trzeci, czwarty, piąty, szósty raz z rzędu ja inwestuję w taki nowy projekt na launchpadzie XYZ i to mi nie przynosi zysków, to ja zacznę te pieniądze zabierać. Launchpady nie będą miały nowych projektów, inwestorzy nowi nie będą do nich dochodzić i nagle zaczną się tutaj załamywać i jak domino przewróci się jeden, później drugi, trzeci, czwarty, piąty i ludzie tutaj mogą grubo uciec z kapitałem z takich projektów. Może to nie do końca zakończy bańkę, natomiast spowoduje na pewno dość spore negatywne emocje wśród inwestorów i jakieś tutaj próby inwestowania w bezpieczniejsze może projekty niż te wszystkie nowinki, które teraz powstają. Następna sprawa, której się boję chyba najbardziej na ten moment przynajmniej, to globalny krach. Globalny krach. Gdzie ja jestem? S&P? Tak, ale świeczki 15-minutowe, jak te dzienne świeczki. Globalny krach rynku amerykańskiego, głównie o tym mówię.
globalne, a tu mówię o Stanach Zjednoczonych, tak? No ale wiadomo, że to wszystko zaczyna się i kończy na Stanach Zjednoczonych. Czasem jeszcze Chiny swoją cegiełkę dodadzą, no i te spadki też były Chinami wywołane, tą sytuacją z Evergrande, że dużo osób stąd inwestuje też tam w Chinach, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy tu zobaczyli spadek o 20-25%, no to nie czarujmy się, że Bitcoin to wytrzyma. Fakt, korelacja jest na poziomie 80% i nagle Bitcoin może wskoczyć, te 20% tej korelacji nie będzie. Natomiast mówimy tu o jakichś drobniejszych ruchach, tak jak na przykład teraz mamy na rynku. Tutaj poszło w dół, Bitcoin poszedł do góry z 42 tysięcy na 48. Spadek na ten moment od szczytu na S&P to jest 6%, ale jakbyśmy tu zanotowali, tak jak mówię, 20%, to nie ma siły, żeby Bitcoin to wytrzymał. Według mnie Bitcoin poleci równo z S&P, a nawet i więcej, jak to przeważnie bywa. No i te spadki, które tutaj mogą mieć miejsce, przełożą się zdecydowanie na to, co się dzieje właśnie na Bitcoinie. Stopy procentowe bliskie zeru cały czas w Stanach Zjednoczonych są. Jak Fed zacznie powolutku je podnosić i dojdzie to do 2-3%, to oczywiście potrwa pewnie, no to może być niewesoło. Kredyty mogą się posypać, ludzie przestaną je spłacać. Lehman Brothers 2008 rok, powtórka może mieć miejsce i będzie kicha. Jak chodzi tutaj o centralną Europę, Wielka Brytania. Węgry podniosły dość mocno. Słowacja podniosła dość mocno już stopy procentowe. W Polsce dalej przy zerze, dalej wszystko jest ok. Bawimy się, tańczymy, bierzcie kredyty, kupujcie mieszkania, pompujcie banieczkę. U nas też to się za niedługo może skończyć. Jak się wszystko zacznie, że tak powiem, globalnie walić, różnego rodzaju rynki i akcje, i nieruchomości, to nasz bitek raczej nie wytrzyma tego. Kapitał według mnie przejdzie tutaj, jak to zawsze bywa, czyli do złota. Jak był krach covidowy, no to gdzie pieniądze uciekły? Do złota, nie do Bitcoina, także myślę, że sytuacja tutaj akurat się może powtórzyć. I gdzie mi ten bitek uciekł? Tutaj jest bitek. O tej bezpiecznej przystani i o cyfrowym złocie jeszcze nie myślmy. Jeszcze nie myślmy, to nie jest jeszcze tak duży rynek, żeby myśleć o tym, że nagle ludzie z nieruchomości, z akcji uciekną w Bitcoina. Nie. Szukajmy wtedy w takim popłochu dołku, szukajmy już skrajnie negatywnych emocji, zaczynajmy wtedy akumulować te kryptowaluty i czekajmy kolejny rok, dwa lata czasu, aż koniunktura się zmieni, będziemy mogli realizować bardzo fajne zyski. Zrzut bitcoinów przez górników, o tym chciałem powiedzieć, bo tak sobie tu zapisałem, no to wam powiem. 4 lata temu również bardzo duże wpływy kapitału górniczego na giełdy, takie jak mieliśmy tutaj przed tymi szczytami, zapoczątkowały albo nawet trochę bardziej popchnęły spadki na rynkach. No i teraz mieliśmy trochę tych wpływów w styczniu, lutym na giełdy. Rynek to jeszcze gdzieś wytrzymywał, ale tutaj już nastąpiła kapitulacja. No i niestety zaczęliśmy mocno spadać. Teraz nie widzimy jakichś gigantycznych nowych wpływów bitcoinów od górników, którzy no muszą te bitcoiny sprzedawać kiedyś, żeby po prostu zapłacić pracownikom, opłacić prąd. Gdzieś tutaj zmianę miejsca zamieszkania i koparek, czyli wyprowadzka z Chin do Kazachstanu i do innych krajów. Teraz nie widzimy na razie tego, ale faktycznie, jak zobaczymy powtórkę z początku tego roku, no to gdzieś w jakiejś perspektywie miesiąca, dwóch, trzech na przykład, trzeba będzie temat śledzić i uważać, czy ci górnicy znowu nie zaczną spuszczać dużych ilości bitcoina na giełdę. Giełda tego nie wytrzyma, no i spadki się pogłębią. Następna sprawa, która według mnie może spowodować pump and dump na rynku. Potężny pump, a później jeszcze większy dump. Czyli wejście w Stanach Zjednoczonych ETF-a popartego fizycznym, nazwijmy to fizycznym bitcoinem, prawdziwym bitcoinem. Nie syntetykami, nie kontraktami terminowymi na bitcoina, nie o tym mowa, tylko faktycznie wchodzi ETF, który pozwala potężnym instytucjom inwestować w łatwy sposób i nie tylko instytucjom, bo klientom indywidualnym też pozwala inwestować w Bitcoina, na przykład w jakimś koszyku, nie wiem, z Ethereum albo z jakimiś akcjami, ale przy Bitcoinie, którego faktycznie muszą skupić z rynku. Czyli nie na kontraktach fejkowych, terminowych, tylko normalnie musimy wejść na Binance'a, musimy wejść na Coinbase albo musimy się dogadać na rynku z OTC, i chcemy kupić 10 tysięcy bitów w tym momencie, bo takie mamy zapotrzebowanie od naszych klientów. No i kiedy taki pierwszy ETF zostanie przez SEC wprowadzony, później może być drugi, trzeci, zapotrzebowanie
Dlatego bitcoina fizycznego będzie tak duże, a już w tym momencie przeżywamy szok podażowy, już tego bitcoina jest coraz mniej na giełdach, że z racji tego, że jego będzie tak mało i ludzie go będą chcieli kupować w tak dużej ilości, te instytucje, to nagle cena zostanie mocno podbita i faktycznie możemy celować wtedy w ponad 100 tysięcy dolarów. I gdzieś przy tych 100 tysiącach na pewno, albo przy 90, zacznie się zawielucha, jakaś korekta i jeszcze podbijemy trochę. Jak dużo? Nie wiem. Ja nie obstawiam 200 tysięcy dolarów, tylko jakieś 100 kilkadziesiąt, raczej w tę dolną barierę, czyli 110, 120, 115. Natomiast już od 70 kilku będę realizował część zysków, nawet z bitcoinem. No i później z tego wszystkiego spekulanci oczywiście mogą bardzo, bardzo mocno spuścić tą cenę bitcoina. Także to według mnie cały czas jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Wejście ETF-ów pokrytych fizycznym bitcoinem na rynek, pompowanie tam gigantycznych pieniędzy, ostra pompa bez trzymanki. Do kiedy? To jest też ważne pytanie. Pierwszy, drugi kwartał tego roku, gdzieś przełom pierwszego, drugiego kwartału, czyli okolica marca na przykład, kwietnia. Pompa niesamowita, no i później już niestety, ale spadek, faktycznie wejście w okres bessy. To jest według mnie termin na koniec tej hossy. Jeżeli chodzi o kwotę, to tak jak powiedziałem, 110, 115, 120 tysięcy widziałbym to za bitcoina. Ethereum wtedy około 10 tysięcy dolarów. No i tak by się to mogło zakończyć. Według mnie oczywiście. Sytuacja jest ciężka do przewidzenia, bo to jest po prostu wróżenie z fusów. No ale jeżeli chcieliście usłyszeć moje zdanie na ten temat i taką aktualizację, no to ją wam w tym momencie przedstawiłem. Ważne, że Elon Musk się na chwilę zamknął w temacie bitcoina, nie manipuluje już nam tak rynkiem w górę i w dół, bo dzięki niemu między innymi mieliśmy ten spadek tutaj. No i trzeba czekać, co nam tak naprawdę rynek pokaże. Ja jestem bezpieczny, czuję się bezpiecznie, poza tym, że realizowałem część zysków tutaj, co wam też zawsze radzę, że jak macie faktycznie zyski, bo nie wszyscy je wypracowali jeszcze, to po prostu po jakimś czasie je realizujcie. Tyle z mojej strony, tak jak wam mówiłem, jestem ciekawy waszej opinii, waszego podejścia do tego, jak, kiedy ten rynek może się zakończyć wzrostowy. Jeżeli macie jakieś ciekawe i fajne tutaj swoje przemyślenia, to z chęcią je przeczytam w komentarzach. Z mojej strony to by było na tyle. Łapa w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!